Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk w Brodnicy, gdzie nagrywamy serię filmików pod tytułem Rowery Biker Budzyk. Przed nami model Viper. Bardzo uniwersalna maszyna. Jeżeli przychodzi do mnie klient i mówi: Panie Damianie, ja to szukam czegoś takiego, żeby było i wygodne, i miało pazur sportowy, i żebym mógł pojechać sobie sam, przedeptać i z rodziną na niedzielną wycieczkę. I chcę jeździć głównie po asfaltach i ubitych terenach, głównych duktach leśnych po naszym Pojezierzu Brodnickim. Wtedy pan Damian, jeżeli ma na stanie, wyciąga model Viper i mówi: to jest odpowiedź na pańskie zapotrzebowanie. Dlaczego? To jest rower, który ma nutę sportową ze względu na ramę roweru crossowego. Mamy za to sztycę amortyzowaną, siodełko żelowe, mostek regulowany, chwyty ergonomiczne skręcane na obejmach, żeby nam się ta ergonomia nie przestawiała do góry nogami. Rower, który możemy sobie sami ustawić, czy jedziemy sportowo, czy jedziemy wyprostowani bardziej i dziś robimy sobie rekreacyjną wycieczkę. Co dalej? Manetka blokady widelca, czyli blokada obsługiwana z wysokości kierownicy. Nie odrywamy rąk od kierownicy, a na asfalcie i w terenie na podjazdach, kiedy amortyzacja jest tam całkowicie zbędna, możemy sobie usztywnić i nie wytracać naszej energii w niepotrzebne pompowanie widelca. Rower cały jest bardzo fajnie skonfigurowany. Napęd jest to całościowo Deore 3x10 z wyjątkiem łańcucha od KMC, jak to Unibike stawia. Jest to napęd o dużej rozpiętości biegów i możemy sobie dopasować odpowiednią dla nas kadencję w odpowiednim terenie, ze względu na dużą rozpiętość napędu. Koła mamy zbudowane przez Unibike'a na obręczach kapsulowanych, szprychach nierdzewnych oraz piastach Alivio. Jest to tyle fajne, że koła są mocne i wytrzymałe, bo są kapsulowane obręcze, przez co wytrzymają nam dłużej. Na koła założone są opony Schwalbe SmartSum, jak w większości tego typu rowerach od Unibike'a. Opona ta charakteryzuje się tym, że z przodu mamy troszeczkę niższy bieżnik i bardziej płaski, tak powiedzmy, jest szybsza. Natomiast boczne klocki rozchodzą się na boki i zapewniają nam trzymanie w zakrętach dużo lepsze, czy to na asfalcie, czy w terenie. Także jeżeli poszukujemy roweru, który dostarczy nam wygody trekkinga, a nie chcemy mieć całej obudowy trekkinga, czyli bagażników, pełnych błotników montowanych na stałe, prądnicy w pieście, lampy, przód i tył, co wszystko dociąża nam rower, chcemy mieć rower w miarę lekki, na miarę możliwości i wygodny jednocześnie. Ten rower nam dostarcza tych wrażeń. To, co powiedział Dominik, nierdzewne szprychy Sapima usztywniają kapsulowaną obręcz. Także z kołami Unibike'a zasadniczo nie mamy żadnych problemów. Rama jest z dożywotnią gwarancją, jak każda rama ze stajni Unibike'a. Jeżeli chodzi o napęd mamy w tym przypadku Octalink. Octalink jest to suport, który nie jest w kształcie kwadratu, tylko w kształcie jakby gwiazdki. Korba ma 8 punktów podparcia na gwiazdce, a nie 4, tak jak w przypadku kwadratu, co nam daje o wiele większą sztywność. Przy zachowaniu dobrej ceny, jeśli chodzi o wymianę później suportu, a dwa jest żywotniejsze względem haloteka, czyli mufy zewnętrznej, gdzie łożyska są na zewnątrz. Czyli jeżeli szukamy czegoś sztywnego, a trwałego,
To jest to Octalink. Halotech jest po prostu jeszcze sztywniejszy i o wiele lżejszy względem tego supportu. To tak woli wyjaśnienia, bo niektórzy po prostu przychodzą, ja mówię Octalink, przepraszam, co pan mówi. Także tutaj wyjaśniamy, co to jest ten support typu Octalink. W rowerze tym za amortyzację odpowiada SL Santor. Jest to sprężynowy amortyzator z manetką blokady o skoku 75 mm, który w zupełności nam wystarczy. Co ważne, rower występuje w dwóch rodzajach. W rodzaju na wyższej ramie, na wysokiej ramie i na niskiej ramie. I tak jak już było to mówione w poprzednich odcinkach, to nie jest damska rama, to jest po prostu niska rama. Dla mężczyzny też się sprawdzi, jeśli ma jakieś swoje tam upodobania lub nie może mieć wysokiej ramy, tak? Rower. Co do ramy, u nas jeszcze kuleje nazewnictwo męska, damska. Ja często do klientów żartuję, że męska i damska rama typowo, patrząc tylko na przekrój górnej rury, damska rama była wtedy, jak wszystkie kobiety jeździły w sukniach. Teraz to w zasadzie nie ma wielkiego znaczenia. Na zachodzie jest inne nazewnictwo, które się już przyjęło, czyli high frame z angielskiego. I tu jest akurat medium frame, natomiast gdyby ta rama szła całkowicie do korby w dół, bez tej rurki poprzedniej, to by było low frame. Nie ma to polskiego odpowiednika, można powiedzieć wysoka, niska, ale to tak brzmi tak sobie. Natomiast to jest to nazewnictwo, high frame, low frame czy medium frame. Każda z tych ram ma swoje zastosowanie. I klienci przychodzą z różnymi potrzebami i nie zawsze rower z wysoką czy ze średnią ramą zaspokoi tą potrzebę, mimo że to jest osprzętowo ten sam rower. Czasami rama decyduje, czy będzie wybrany ten model, czy inny. Warte podkreślenia są dodatki w tym rowerze. Unibike już od razu fabrycznie montuje stopkę oraz pedały, które są naprawdę bardzo dobrze wykonane, gdyż są to pedały aluminiowe, a nie jak mamy w większości producentów, albo ich nie mamy, albo są to zwykłe plastikowe włożone na sztukę, które po pierwszym lepszym uderzeniu gdzieś się rozpadną, pękną i tyle z pedała zostało. Ja się nauczyłem rozróżniać przez lata handlu rowery na sportowe z akcentem rekreacyjnym oraz rekreacyjne z akcentem sportowym w grupie rowerów crossowych przeważnie. Jeżeli chodzi o Vipera, jest to rower rekreacyjny z nutą sportu. Odwrotnie Zetos czy Xenon, którego już omawialiśmy, tam jest rower moim zdaniem bardziej zacięciem sportowym, który ma nutę rekreacji, bo jednak ma tą podpórkę, ma sloty do bagażników, można z niego zrobić turystykę. Natomiast tutaj to jest rower, który ma dużą dozę w sobie wygody, a jednocześnie ma ten pazur sportowy i wygląda bardziej, że tak powiem, rasowo względem rowerów trekkingowych. Aczkolwiek później to już będziemy omawiać, że rower trekkingowy to nie jest rower już dla wujka, dziadka czy cioci, tylko faktycznie rowerem trekkingowym może się poruszać każdy i jest to fajne, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja na sam koniec chcę dopowiedzieć, że ten rower ma mój tata i mój brat. I dlaczego chciałem to powiedzieć? Bo tak naprawdę jak dla mojego taty, jeśli idealnie jest prawda, to dla mojego brata początkowo myślałem, że on będzie taki zbytnio niesportowy, a mu bardzo dobrze wystarczy, jest dla niego wygodny, wszędzie dojedzie w nim szybko i jak widać dla młodzieży też ten rower jest odpowiedni. Także tutaj jeśli ktoś szuka roweru, który będzie dla niego wygodny i chce nim się wszędzie przemieszczać, to ten rower jest jak najbardziej odpowiedni. Jest to rower, który cenowo również wygląda bardzo dobrze. Aktualna cena tego modelu wynosi 3499.
Unibike po raz kolejny udowadnia, że ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Tak jak w tym modelu, wszystko jest na swoim miejscu i cena jest niewygórowana. Także tak jak widzicie, te rowery są już u nas w salonach Biker Buzyk, zarówno w Brodnicy, jak i w Iławie. Jeżeli chcecie się z nimi zapoznać na żywo, domówić szczegóły, zapraszamy, omówimy, doradzimy i miejcie swoje wymarzone rowery. Ze swojej strony będziemy się żegnać. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w następnych. Cześć! Cześć!